Jaruzelski zmarł w Warszawie w wieku 90 lat. Wcześniej wielokrotnie stawał przed sądem oskarżony o masakry robotników i górników, a przede wszystkim stanu wojennego, który przyniósł ponad 100 ofiar śmiertelnych. Sam Jaruzelski do końca życia bronił decyzji z grudnia 81. Argumentował, że ocaliła ona Polskę przed wielowymiarową katastrofą. Jedno jest pewne, Wojciech Jaruzelski to postać tragiczna. Jego historia zaczyna się 6 lipca 23 roku w Kurowie, niewielkiej wsi między Puławami a Lublinem. Urodził się w rodzinie ziemiańskiej, wywodzącej się od rycerza zwanego Ślepowronem. Stąd nazwa rodowego herbu, którego w 1224 roku Konrad Mazowiecki obdarował w nagrodę za walki z Jadźwigami, dobrami Jeruzale, nazywanymi też Jaruzelami. Dziadek generała był uczestnikiem powstania styczniowego. Ojciec był ochotnikiem w wojnie z bolszewikami w 1920. Jako dziesięciolatek Jaruzelski był ministrantem w lokalnej parafii. W 1933 wstąpił do gimnazjum w Warszawie. We wrześniu 1939 roku rodzina Jaruzelskich wyruszyła na wschód i schroniła się na niepodległej Litwie. W 1941 po aneksji Litwy przez ZSRR Jaruzelskich wywieziono na Syberię. Wojciech pracował przy wyrębie drzew w tajdze. Podczas pobytu nabawia się choroby oczu, podrażnionych stale światłem słońca, odbijającym się w śniegu. Wkrótce po zwolnieniu z łagru ojciec Jaruzelskiego umiera na dezynterię. Wojciech chowa ojca, a jego grób będzie potem odwiedzał podczas wizyt w ZSRR, a ostatni raz w 2005 roku. Gdyby do wojska wyruszył kilka miesięcy wcześniej, to razem z armią Andersa trafiłby pod Monte Cassino. Jednak w maju 43 Jaruzelski trafił na inne Wojsko Polskie Ludowe. Jaruzelski wkrótce został dowódcą jednostki zjadu. We wrześniu 44 brał udział w walkach na warszawskiej Pradze. Wojnę skończył w stopniu porucznika. Do początków 47 roku brał udział w walkach z polskim podziemiem niepodległościowym. W 47 wstąpił do Polski Partii Robotniczej. Skończył akademię i studia w Moskwie. W 2006 ujawniono dokumenty, że Jaruzelski pod pseudonimem Wolski współpracował w latach 1949-54 jako agent kontrwywiadu wojskowego, odpowiedzialnym m.in. za tymczasowe represje wobec żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Krajowej. W 1956 Jaruzelski został nominowany na generała brygady, a był wtedy najmłodszym generałem, a od 1973 roku był generałem armii. Był posłem na Sejm PRL, członkiem Komitetu Centralnego PZPR, szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a także wiceministrem obrony narodowej. Jako szef MON uczestniczył w usuwaniu z armii oficerów pochodzenia żydowskiego. W sierpniu 1968 roku druga armia Wojska Polskiego pod osobistym nadzorem Jaruzelskiego wkroczyła na terytorium Czechosłowacji w ramach agresji wojsk Układu Warszawskiego w celu zdławienia praskiej wiosny. Polskie wojsko zajęło m.in. miasto Hradec Králové. W grudniu 70 roku na wybrzeżu doszło do krwawego stłumienia protestów robotników przeciw podwyżkom cen. Od kul milicji i wojska zginęły co najmniej 44 osoby, a kilkaset zostało rannych. Według historyków w grudniu 70 roku Jaruzelski odegrał ważną rolę w odsunięciu Gomułki i jego ekipy od władzy oraz w objęciu szefostwa PZPR przez Edwarda Gierka. Na szerszą arenę polityczną Jaruzelski wypłynął w okresie Solidarności w latach 1980-81. Sejm powierzył mu funkcję premiera, którą pełnił do 1985 oraz wybrano go na pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, którym był do 1989. Latem 80 roku w Polsce wybuchła fala strajków, która doprowadziła do powstania NSZZ Solidarność, pierwszej w krajach niekomunistycznych
komunistycznych niezależnej od władzy organizacji związkowej została zarejestrowana 10 listopada 1980 roku. Wkrótce liczyła niemal 10 milionów członków z Lechem Wałęsą na czele. Nieco ponad rok później, 13 grudnia 1981, Jaruzelski wprowadził w Polsce stan wojenny i stanął na czele pozakonstytucyjnej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Obywatele i obywatelki Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, zwracam się dziś do was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Tak mówił Jaruzelski w telewizyjnym orędziu. Zdaniem wielu historyków, Jaruzelski ponosił odpowiedzialność za masowe represje stosowane w tym okresie wobec społeczeństwa. Stan wojenny przygotowywano już od sierpnia 80. Jego wprowadzenie uzasadniono groźbą interwencji radzieckiej. Trwa dyskusja, na ile realne było to zagrożenie. Nie żałował decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, uważał, że była konieczna, zbawienna. Ocaliła Polskę przed wielowymiarową katastrofą. Mawiał, że internowania czy odwetowe tendencje władzy były niczym w porównaniu z tym, co mogłoby się wydarzyć. Wielu uważa, że stan wojenny był ewidentnym nadużyciem władzy przez Jaruzelskiego w obronie dyktatury komunistycznej. Są dokumenty znane od lat i kolejne wychodzą na jaw, które potwierdzają, że Rosjanie w grudniu 81 nie tylko nie chcieli wkroczyć, ale odmówili wręcz Jaruzelskiemu wsparcia wojskowego, który pytał, czy na wypadek zbyt dużego oporu, z którym nie byłby sobie w stanie poradzić, może liczyć na ich wsparcie. To jest dobrze udokumentowane, ale Jaruzelski i jego obrońcy to odrzucają, ponieważ gdyby się z tym zgodził, mamy do czynienia ze zdradą stanu, bo jak zakwalifikować zachowanie przywódcy kraju, który prosi obce wojska o wsparcie, żeby stłumić zbuntowane społeczeństwo? 13 maja 81 roku w Rzymie doszło do zamachu na Jana Pawła II. Wiosną 2011 w wypowiedzi dla włoskiego miesięcznika katolickiego Jezus, Jaruzelski stwierdził, że najbardziej logicznym wątkiem zamachu na papieża jest trop islamski. Przekonywał, że należy wykluczyć tzw. bułgarski ślad zamachu. Przyznał zarazem, że wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża w 78 był dla bloku sowieckiego ciosem. W tej samej wypowiedzi odniósł się do innego dramatycznego zdarzenia z okresu, w którym sprawował władzę. Zamordowania w 1984 roku przez funkcjonariuszy SB księdza Jerzego Popiełuszki. Zasugerował, że za tym zabójstwem mogła stać Moskwa. Nasi sowieccy sojusznicy w sposób bardzo krytyczny oceniali stosunki między państwem polskim a kościołem i mieli interes w wywołaniu konfliktu między obu stronami. W 1985 roku Jaruzelski zrezygnował z funkcji premiera i objął stanowisko przewodniczącego Rady Państwa, a był nim do lipca 1989. Jednocześnie utrzymał kierownictwo partii. Był pomysłodawcą reform gospodarczych, które jednak nie przyniosły efektów, co doprowadziło do kolejnego kryzysu społecznego pod koniec lat 80. 18 stycznia 1989 roku Biuro Polityczne PZPR w wyniku nacisków Jaruzelskiego i jego sojuszników przyjęło uchwałę popierającą rozmowy Okrągłego Stołu z częścią opozycji. Był to początek końca PRL. Jaruzelski do końca bronił dorobku Polski Ludowej. Skupiał się w głównej mierze na odbudowywaniu kraju po wojnie, utrwalaniu polskości na ziemiach zachodnich, że zlikwidowano analfabetyzm. Masom chłopskim umożliwiono przeniesienie się z przeludnionych wsi do miast. Ich dzieciom dano punkty za pochodzenie, by mogły podjąć studia i awansować w drabinie społecznej. Rozmowy Okrągłego Stołu toczyły się przez 2 miesiące. Rezultatem kontraktu były pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne do Senatu. Wynik wyborów był wielkim triumfem ówczesnej opozycji z Solidarnością na czele. Pierwszym istotnym wydarzeniem w dziejach kontraktowego Sejmu były wybory prezydenta PRL 19 lipca. Wyboru Jaruzelskiego Zgromadzenie Narodowe dokonało zaledwie jednym głosem przewagi. Do prezydentury namawiali go Michał Gorbaczow i prezydent USA George Bush. Misję utworzenia gabinetu powierzył Tadeuszowi Mazowieckiemu. 31 grudnia 1989 weszła w życie zmiana konstytucji PRL dotycząca zmiany nazwy państwa na Rzeczpospolita Polska. W efekcie Jaruzelski został pierwszym prezydentem III Rzeczpospolitej. Kolejnym prezydentem został Lech Wałęsa. Jaruzelski wycofał się z czynnego życia politycznego, zajął się pisaniem książek i artykułów, uczestniczył w odczytach i konferencjach
Niemczech oraz w procesach dotyczących wydarzeń grudnia 70, a potem stanu wojennego. Jako były prezydent miał ochronę BOR, prowadził też za państwowe pieniądze swoje biuro. W październiku 1994 Stanisław Helski, represjonowany w stanie wojennym, uderzył Jaruzelskiego kamieniem w głowę podczas promocji jego książki we wrocławskiej księgarni. Został skazany za to na 2 lata więzienia w zawieszeniu. Jaruzelski jako świadek zwracał się do sądu o niekaranie go. Sąd wyrażał zdziwienie, że Bor nie zdołał ustrzec przed atakiem. Funkcjonariusze tłumaczyli się tłumem w księgarni. W wolnej Polsce podejmowano próby osądzenia Jaruzelskiego, początkowo w ramach odpowiedzialności konstytucyjnej. W lutym 92 Sejm uznał stan wojenny za nielegalny. Powołano też specjalną komisję do zbadania jego przebiegu i skutków. Gdy jesienią 93 parlament został rozwiązany przez prezydenta Lecha Wałęsę, nowy Sejm, w którym rządziła nowa koalicja rządowa SLD-PSL, nie kontynuował prac tej komisji. W 96 Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która zajmowała się wnioskami o postawienie przed Trybunałem Stanu autorów stanu wojennego, uznała, że wprowadzenie go było wyższą koniecznością. Podzielając opinię komisji, Sejm głosami ówczesnej koalicji rządzącej SLD-PSL, a przy sprzeciwie opozycji, w październiku 96 umorzył postępowanie wobec Jaruzelskiego i innych. Jednak w marcu 2006 postawiono Jaruzelskiemu zarzuty popełnienia zbrodni komunistycznej, polegającej na kierowaniu w 81 zorganizowanym związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym, który na najwyższych szczeblach władzy przygotowywał stan wojenny. Jaruzelskiemu groziło do 10 lat więzienia. Nastroje społeczne czuć było w powietrzu. Chciano ukarać generała, tylko nie potrafiono znaleźć właściwej na to formuły. Odpierał zarzut kierowania związkiem przestępczym, uważając go za absurdalny. Ironizował, że oznacza on, iż można być zarazem legalną władzą i nielegalną organizacją. Motywom wprowadzenia stanu wojennego poświęcił kilka swoich publikacji. W marcu 2011 Trybunał Konstytucyjny uznał dekrety o stanie wojennym za niezgodne z Konstytucją, PRL i Rzeczpospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że Rada Państwa złamała Konstytucję PRL, bo nie miała prawa ich wydawać podczas sesji Sejmu. Zostały one zatem wydane przez nieuprawniony podmiot, a działania prawotwórcze Rady było nielegalne. To w tym czasie generał był po zabiegach onkologicznych i nie mógł już uczestniczyć w rozprawach. Proces się toczył już bez niego. 12 stycznia 2012 sąd uznał, że stan wojenny nielegalnie wprowadziła tajna grupa przestępcza pod wodzą Jaruzelskiego w celu likwidacji Solidarności, zachowania ustroju komunistycznego i osobistych pozycji we władzach. Ze sprawami sądowymi było dziwnie, bo tak, w lipcu 2011 sąd musiał zacząć cały proces od nowa, bo zmarł ławnik, a trwający od października 2001 proces dobiegał wtedy już końca. Kolejny dziwny przypadek będzie wyliczanką, bo tak, zarzuty w sprawie masakry na Wybrzeżu Jaruzelskiemu postawiono w 93. Akt oskarżenia trafił do sądu w Gdańsku w 95. Sąd zebrał się dopiero w 96. Na rozprawę nie stawiali się oskarżeni, tłumacząc się złym zdrowiem i wiekiem. W końcu proces zaczął się w 1998. W 99 proces przeniesiono do Warszawy, by proces miał ruszyć na nowo w 2001. Przez lata trwały żmudne przesłuchania świadków, głównie robotników Wybrzeża, żołnierzy i milicjantów. W akcie oskarżenia prokuratura wniosła o przesłuchanie ponad 1000 osób. Na przedłużenie procesu wpłynęły kłopoty zdrowotne sędziów, które powodowały wielomiesięczne przerwy w procesie. W ciągu tych 8 lat Jaruzelski zapewniał sąd, że poczuwał się do współodpowiedzialności politycznej i moralnej, ale nie karnej. Twierdził, że wiele działań wojska i milicji to była obrona konieczna lub stan wyższej konieczności, bo wystąpił wtedy silny nurt niszczycielski i kryminalny. Dodawał, że proces zakończy się zapewne z powodów biologicznych.
W lutym 2006 roku prezydent Lech Kaczyński podpisał postanowienie o odznaczeniu Jaruzelskiego Krzyżem Zesłańców Sybiru. Po ujawnieniu tego kancelaria prezydenta podała, że jej pracownicy wbrew woli prezydenta wpisali nazwisko generała na listę odznaczonych i przekazali do podpisu prezydentowi. W marcu 2006 Jaruzelski zwrócił prezydentowi odznaczenie. W 2009 oświadczył, że nie pamięta sprawy zestrzelenia w 1975 roku nad Czechosłowacją polskiego cywilnego samolotu, którym pilot chciał lecieć na zachód. Zginął on, gdy czeski myśliwiec zestrzelił jego maszynę, co miało nastąpić za zgodą polskich władz. Czeska prasa napisała, że zgodę miał wydać Jaruzelski. Od początku 2010 Jaruzelskiemu na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej obniżono uprzywilejowane generalskie emerytury. Wcześniej dostawał ponad 8 tysięcy złotych, a warto zaznaczyć, że nie korzystał z emerytury należącej mu się jako byłemu prezydentowi. Jedną z ostatnich kontrowersji związanych z Jaruzelskim była kwestia jego udziału w uroczystości beatyfikacji Jana Pawła II, w której ostatecznie nie wziął udziału. Generał był jednym ze świadków w procesie beatyfikacyjnym polskiego papieża. Były różne drogi, często los o tym decydował. Bezcelowe jest więc wartościowanie patriotyzmu według doraźnych politycznych kryteriów. Tak mówił Jaruzelski, a zmarł w Warszawie w wieku 90 lat. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie kciuki do góry, a jak nie to w dół, a my się widzimy przy następnym filmie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.